Już, tak? Dobra. Najbliższą godzinę poświęcimy chemii związków aromatycznych. Tu, jeżeli chodzi o osoby zajmujące się technologią żywności, zawsze jest problem. Aromatyczny to jest zapach i aromaty to są zapachy. I związki aromatyczne nazywają się ze względu na to, że są na przykład benzen, mają intensywny zapach, ale aromatyczność to, Boże broń, w sensie chemicznym nie jest zapach. Ja tutaj staram się rozróżniać związki zapachowe i aromatyczne w sensie chemicznym. To jest zespół właściwości budowy i jednocześnie reakcji całej grupy związków i o tym w tej chwili chciałabym mówić. Przedstawicielem dla nas tej grupy związków będzie benzen. Benzen został wydzielony w 1825 roku przez Faradaya z gazu świetlnego, z pozostałości po gazie świetlnym w londyńskich chyba latarniach to było. No i został ustalony jego wzór C6H6, no najprostszy wzór sumaryczny, jak Państwo widzą, CH, albo acetylen na przykład też ma taki sam wzór, więc dla benzenu to jest C6H6. Sugeruje to, że no tam muszą być jakieś wiązania wielokrotne, bo wodoru jest zdecydowanie mniej niż w związkach nasyconych. Ale reakcje były bardzo dziwne benzenu i było bardzo wiele kłopotu z ustaleniem wzoru strukturalnego benzenu. No, różne pomysły mieli uczeni w owych czasach, to jest mniej więcej połowa XIX wieku. Tu Państwo mają strukturę, którą Dewar zaproponował. Dewar to był ten pan, co wynalazł termos, tak żargonowo mówiąc, czyli wykombinował ideę izolacji przez próżniowe takie ścianki. I on wymyślił, że benzen będzie wyglądał tak, tu mamy model. To był jego pomysł. Taki związek nie istniał w owym czasie, syntetyzowany został dopiero w 1963 roku. Inny pomysł to był benzen Ladenburga, który taki, to się pryzman nazywa ten związek, wykombinował taki związek bez podwójnych wiązań. Za momencik Państwo zrozumieją, skąd ten problem wynikł, że mimo że wydaje się, że taki nienasycony związek, to on zaproponował bez wiązań wielokrotnych związek. Tu jest model. Ten benzen Ladenburga, czyli pryzman, syntetyzowano dopiero w 1973 roku. Te daty syntez tam się mogą troszeczkę różnić, bo to różne źródła różnie podają, ale to chodzi o to, że dopiero w drugiej połowie XX wieku. No a jeżeli chodzi o budowę benzenu, to właściwą strukturę zaproponował Kekulé w 1865 roku. To była struktura cykloheksa 1,3,5-trienu. Formalnie to tak jest. Taki wzór, to tak byśmy go nazwali. I Kekulemu, który kombinował bardzo długo nad wyjaśnieniem tej struktury benzenu, zresztą wiele włożył w postęp badań nad strukturą związków chemicznych, podobno się przyśniło. Przyśnił wąż, który się za ogon łapie, tu Państwo mają tego węża. I stąd jakoby wpadł na pomysł cyklicznej budowy benzenu. Na bazie tego snu Kekulego bardzo wiele opowieści powstało. Czasem to był nie wąż, tylko sześć lisów albo sześć małp, które się za ogony trzymały. To nawet bardziej prawdopodobne, bo sześć atomów węgla jest. Tak czy siak na przykład ten wąż chwytający się za ogon funkcjonuje do tej pory bardzo skutecznie jako godło Polskiego Towarzystwa Chemicznego. No ale anegdotki anegdotami, a wyjaśnienie tej budowy benzenu, mimo zaproponowania przez Kekulego takiego wzoru, jeszcze nie było pełne. Zresztą on się spotkał na forum niemieckich chemików z dosyć dużym, dziś byśmy powiedzieli, hejtem, z dosyć dużymi obstrukcjami, bo ten benzen był bardzo dziwnym związkiem. Otóż jeżeli chodzi o jego reakcję, to nie dawał typowych reakcji dla wiązań podwójnych. No, Kekulé bądź zaproponował strukturę cykloheksatrienu.
A tu nie odbarwiał nadmanganianu, nie przyłączał chlorowodoru, nie przyłączał chloru w takich warunkach, w jakich normalnie przyłączałby zwykły eten na przykład. Natomiast dawał reakcję, o dziwo, substytucji, czyli podstawienia. Substytucja to jest podstawienie. Podstawienia jednego atomu wodoru chlorem, ale w takich warunkach dosyć dziwnych, tam musiał być na przykład chlorek żelaza, czyli związek o charakterze kwasu Lewisa. To była reakcja substytucji. Owszem, addycję dawał, ale w dosyć ostrych warunkach i od razu do oporu, czyli wszystkie podwójne wiązania ulegały addycji, nie było tak, że jedno. W butadienie można reakcję przeprowadzić tak, że tylko jedno będzie reagowało. Uwodornienie też w dosyć drastycznych warunkach. Uwodornienie z addycją wodoru do podwójnego wiązania i też do cykloheksanu zatrzymanie na etapie uwodornienia jednego czy tylko dwóch wiązań było bardzo ciężkie. No a utlenianie to w 400 stopniach tlenem dawało takie coś połączone z degradacją cząsteczki. Wydzielał się dwutlenek węgla i to się nazywa bezwodnik kwasu maleinowego. Więc te reakcje nie trzymały się tak do końca kupy z tym wzorem. Co więcej, proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście to byłby cykloheksatrien o określonej strukturze, takiej zdefiniowanej, że to podwójne wiązanie jest tu, to powinny istnieć dwa izomery takiego dichloro-1,2 benzenu. Bo albo te chlory są przy podwójnym wiązaniu, albo te chlory są przy pojedynczym wiązaniu. To powinny być dwa różne związki, a czegoś takiego nie znaleziono. No i co my tu w związku z tym mamy? Ano mamy sytuację klasyczną, jak z konceptu mezomerii. Mianowicie nie możemy opisać benzenu jednym takim wzorem. I jak Państwo się przez chwilę zastanowią nad budową benzenu i przypomną sobie to, co mówiliśmy o butadienie, to dojdziemy do wniosku, że tutaj rzeczywiście może mieć miejsce oddziaływanie nie tylko między dwoma konkretnymi orbitalami P przy dwóch sąsiadujących atomach węgla, ale może występować oddziaływanie między dwoma dowolnymi orbitalami P, bo jeżeli benzen rzeczywiście ma te podwójne wiązania, to każdy atom węgla ma hybrydyzację sp2 i cała cząsteczka jest płaska. Jeżeli cała cząsteczka jest płaska, to te wszystkie orbitale p mają osie równoległe do siebie. Jeżeli mają osie równoległe do siebie, to mogą tworzyć taką wspólną chmurę elektronową i te podwójne wiązania nie są przypisane ściśle do tych i tych atomów węgla, ale mogą znaleźć się gdzie indziej i wtedy rzeczywista struktura benzenu nie jest takim konkretnym wzorem, jaki tutaj mieliśmy. I mówimy, że wtedy mamy zdelokalizowane te wiązania pi, no bo one nie są przypisane dwóm atomom węgla i tworzy się taka chmura elektronowa, którą nazywamy sekstetem elektronowym, bo jest ich 6, prawda? Tu na każdym orbitalu jest jeden elektron. I w związku z tym benzen naprawdę powinniśmy przedstawiać przy pomocy struktur rezonansowych, struktur granicznych czy struktur mezomerycznych, gdzie te podwójne wiązania umieszczone są tak lub siak. Przy czym operując wzorami związków aromatycznych, bardzo rzadko wypisujemy te wszystkie wodory. Jeżeli związek jest aromatyczny, to my oczyma duszy widzimy, że one tutaj są. Natomiast piszemy tylko podwójne wiązania i szkielet węglowy. I jeżeli chcemy napisać obie struktury, to między nimi oczywiście moją ulubioną strzałkę z dwoma grotami trzeba napisać. Bardzo często benzen pisze się w sposób taki, że w środku jest takie kółeczko, które no, symbolizuje tę chmurę elektronów. I ten zapis też jest przyjęty w pisaniu reakcji związków aromatycznych.
Tutaj nie pisze się z reguły, jeżeli jakieś reakcje zapisujemy związków aromatycznych, czy w ogóle mówimy o związkach aromatycznych, nie pisze się tych struktur granicznych, pisze się jedną strukturę graniczną, ale wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. No tu właśnie Państwo mają te niezdefiniowane konkretnie położenie podwójnych wiązań w pierścieniu aromatycznym. No i tutaj jak spojrzymy na ten z kolei wzór, to widać, że rzeczywiście niemożliwą sprawą było wydzielenie takich dwóch izomerycznych dichloro 1,2 dichlorobenzenów, no bo jeżeli to jest jedna wspólna chmura elektronów, to tego się nie da po prostu zrobić. I z tego właśnie wynikają te specyficzne właściwości benzenu. Co więcej, na poparcie tej hipotezy mamy pomiary długości wiązań. Otóż wiązanie węgiel-węgiel w benzenie dla wszystkich wiązań jest takie samo, czyli jest to symetryczny zupełnie pierścień, płaski, sześcioczłonowy, o jednakowej długości wiązań wszystkich węgiel-węgiel. Tu Państwo mają taki rysunek. Kąty tutaj między tymi wiązaniami są takie jak w hybrydyzacji SP2 120 stopni, a ta chmura elektronów jest nad i pod tym pierścieniem. No a tutaj porównując tę długość z wiązaniami, które do tej pory żeśmy poznali, wiązanie pojedyncze 0,154 nanometra, tu akurat był ten rysunek w pikometrach, tu jednostki podaję, żeby Państwo mieli jasność, więc taki go, tak go ściągnęłam i taki jest, ale najczęściej się posługujemy nanometrami w chemii. Tutaj jeżeli chodzi o długości wiązań, widać, że to wiązanie w benzenie leży po środku, tak jak było w ozonie, że jest po środku i tutaj też jest po środku między wiązaniem podwójnym i pojedynczym. Nie mogę się oprzeć przed przedstawieniem Państwu takiego ciekawego eksperymentu, który pozwoli może nam uzmysłowić, co daje to, wrócę, przepraszam, jeszcze do tego obrazka, co daje wytworzenie takiej chmury elektronów i takie oddziaływanie całego zespołu tych elektronów na orbitalu P w porównaniu ze zlokalizowanymi ściśle podwójnymi wiązaniami. Otóż to jest bardzo ładny eksperyment. Mianowicie, jeżeli Państwo sobie wyobrażą uwodornienie podwójnych wiązań. I jest to reakcja egzotermiczna i uwodornienie podwójnego wiązania w cykloheksanie powoduje wydzielenie energii 120 kJ w cykloheksenie, 120 kJ na mol. Gdyby benzen był cykloheksatrienem, takim 1,3,5, to byłyby trzy takie wiązania. Gdyby one ze sobą nie oddziaływały, to każde uwodorniałoby się na swoją rękę, że tak powiem. I powinna się wydzielić przy takiej reakcji energia 3 razy 120, czyli 360 kJ na mol. A naprawdę wydziela się niewiele ponad 200 kJ. I na tym polega urok tego eksperymentu, że jeżeli widzimy, że teoretycznie powinno się wydzielić 360 kJ, a wydziela się 200 z małym hakiem, to znaczy, że startowaliśmy z dużo niższego poziomu, prawda? No bo to jest nie połowa, ale niewiele ponad połowę tych 360. Musieliśmy startować z niższego poziomu. To co się stało z tą energią? Ta energia to jest zysk energetyczny, cząsteczka jest na niższym poziomie w wyniku oddziaływania tych orbitali P, w wyniku utworzenia tej chmury elektronów. I to się nazywa energią rezonansu. I ta energia rezonansu powoduje, że benzen w porównaniu z takimi izolowanymi podwójnymi wiązaniami, gdyby to był cykloheksatrien, jest niezwykle trwałym układem, a z kolei wyrwanie jednego podwójnego wiązania z tego układu nie daje już takiego doskonałego sprzężenia naokoło pierścienia,
No bo dwa są wyrwane i uwodornione i wtedy ta reszta uwodornia się natychmiast. I stąd jest to uwodornienie do oporu, jak Państwo widzieli na tym jednym z pierwszych slajdów. Stąd jest to, jak już się chloruje, to chloruje się do oporu na świetle. Na świetle, nie mówię o tym katalitycznym chlorowaniu, bo wyrwanie jednego wiązania podwójnego oznacza destrukcję całkowitą tej chmury elektronów. Jeszcze do tego zagadnienia wrócimy. A że nie daje reakcji typowych dla podwójnego wiązania. No nie daje typowych reakcji, dlatego że są bardzo łagodne warunki. Za łagodne, żeby wyrwać, pokonać właśnie ten zysk energetyczny i wznieść się na ten poziom umożliwiający rozerwanie wiązań. No więc to jest bardzo piękne doświadczenie, którym się chemicy bardzo często posługują w ocenianiu energii poszczególnych cząstek. Ja nie chcę tutaj przesadnie tych przykładów mnożyć, ale wydaje mi się, że to bardzo dydaktyczny przykład. No i teraz, jak już wiemy, o co chodzi mniej więcej z tym benzenem, to wracamy do definicji aromatyczności związków organicznych. Aromatyczności, tu jeszcze raz expressis verbis, że tak powiem, to napisałam, aromatyczności rozumianej jako zespół właściwości i reakcji charakterystycznych pewnej grupy związków, nie zapachu. Otóż, żeby związek był aromatyczny, to musi mieć cząsteczkę płaską i cykliczną. Benzen spełnia te warunki. Jest płaski, wszystkie atomy hybrydyzacji mają sp2, no, pierścieniem jest, układ wiązań jest sprzężony, ale jest jeszcze jeden warunek odnośnie aromatyczności. Tam w tym sprzężonym układzie elektronów pi musi być 2, 6, 10 lub 14 elektronów. Ogólnie rzecz biorąc 4n plus 2 elektrony. N jest kolejną liczbą naturalną. 6 to jest benzen, 10, 14, zaraz zobaczymy. I ta reguła, jeżeli chodzi o ilość tych elektronów, bo to można sobie łatwo wyobrazić, została opracowana w 1931 roku przez Hückla na podstawie teorii orbitali molekularnych. Państwo muszą ją przyjąć na wiarę. To jest tak jak oktet osławiony w układzie Mendelejewa. Ja nie jestem w stanie wdać się w głębsze uzasadnienia, ale zaraz pokażę przykłady podtrzymujące tę regułę Hückla. Ile to musi być elektronów? 4n plus 2, 6, 10, 14. 2 to jest wyjątkowy przypadek, nie będziemy tutaj sobie głowy tym mieszać, zawracać, ale tę prawdę objawioną i obliczoną musimy znać. Benzen właśnie ma 6 elektronów, dla 6 elektronów pi, dla n tutaj równego 1. I teraz na tej podstawie możemy bardzo łatwo zakwalifikować związek jako aromatyczny albo niearomatyczny. I zaczniemy od tych niearomatycznych. Jeżeli Państwo spojrzą na cyklobutadien, no sprzężony układ podwójnych wiązań, cząsteczka pewnie płaska, ale elektronów się nie zgadza, liczba, są 4 elektrony i to nie jest związek aromatyczny. Cykloheptan 1,3,5-trien. No, po pierwsze cząsteczka niekoniecznie płaska, bo tu jest sp3 węgiel, czyli tetraedryczny. Elektrony niby są sprzężone, tutaj te wiązania pi, ale nie ma możliwości takiego sprzężenia z wytworzeniem całej chmury elektronów, bo jest ten atom węgla o hybrydyzacji sp3, który tę możliwość zaburza. Nie jest aromatyczny. Cyklooktatetraen ma z kolei 8 elektronów, tu niby jest cykliczny, niby jest sprzężony, znaczy nie niby, tylko jest. Czy jest płaski, zaraz Państwo zobaczą, no ale tych elektronów jest 8, to pod ten wzór 4n plus 2 nie podpada. No i właśnie mamy tutaj cyklooktatetraen, który po pierwsze nie jest płaski, to jest jego model cząsteczkowy, a to jest model z tymi promieniami atomowymi, model czaszowy, nie wiem czy Państwo to widzą, te wyraźnie atomy są wyżej, a te atomy są niżej, czyli te niżej oto tak jakby te były.
A tutaj jest rysunek przedstawiający nam cząsteczkę cyklooktatetraenu i proszę spojrzeć, to jest jakiś stary rysunek, przepraszam, jeszcze w angstremach podane są długości wiązań, nie w nanometrach, nie zauważyłam, nie poprawiłam. I widać, że różnice są w wiązaniach, te wiązania nie są jednakowe. O ile w benzenie długości wiązań były takie same, czy w anionie węglanowym, pokazywałam Państwu, o tyle tutaj długości wiązań są zdecydowanie różne. No i cząsteczka nie jest płaska, tu jest określony kąt. Więc to są węglowodory niearomatyczne. A co jest aromatyczne? Aromatyczne są przede wszystkim skondensowane węglowodory, czyli takie składające się z kilku pierścieni, które Państwo ze szkoły pewnie słyszeli może o nich, o naftalenie na pewno. I to jest naftalen, dwa połączone pierścienie. Elektronów ma naftalen 10, to jest właśnie ten przypadek dla N równego 2. Elektronów ma 10, par 5, prawda? I to jest naftalen. Następny taki węglowodór to jest antracen. Tu będzie elektronów, ja tu gdzieś powinnam to mieć napisane wyraźnie, 14, albo fenantren. Skondensowane te są pierścienie troszeczkę inaczej. Ewidentnie wszystko jest sprzężone, co drugie podwójne wiązanie, co drugie dwa atomy węgla. Tu jest dla N równego 3 ten fenantren. I proszę Państwa, jedna bardzo istotna uwaga. Otóż ja powiedziałam, że benzen można zapisywać w postaci takiego wzoru z kółeczkiem. Benzen tak, ale żadne inne węglowodory. Bo kółeczko w benzenie oznacza nam 6 elektronów pi, które 6, czyli gdyby to był benzen, no to tak by było. 6 elektronów pi, które tworzą te chmury elektronów. Jeżeli byśmy napisali dwa kółeczka, to oznaczałoby, że tu jest 6 i tu jest 6, czyli 12, a tak naprawdę jest 10. Więc nie wolno tak pisać żadnych tych wzorów. Ja wiem, że Państwo znajdą tak zapisywane wzory w internecie, ale to nie powinno mieć na pewno miejsca. Dalej, to są węglowodory dla N równego 4, które mają 18 elektronów, możemy sobie policzyć 9 par. Powinno się tutaj zgadzać, to jest 6 i 3, to jest 9, w różnych, że tak powiem, ustawieniach. Ten się nazywa trifenylen, ten się nazywa chryzen. I to wszystko to są takie tak zwane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. I jeszcze jedna zabawna uwaga, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał do czynienia ze steroidami, to tam jest, cholesterol dzisiaj był na tapecie, tam jest taki czteropierścieniowy układ, który się nazywa układem Gonanu, albo, i to się częściej pisze, że to jest szkielet cyklopentanoperhydrofenantrenu. Strasznie to brzmi, ale proszę spojrzeć, że to jest właśnie fenantren, który tutaj siedzi. Jest perhydro, no bo uwodorniony jest całkowicie. A cyklopentan to jest ten pierścień tutaj domontowany. Więc to jest taka uwaga, jeżeli Państwo się spotkają z tą nazwą cyklopentanoperhydrofenantren, to właśnie proszę pomyśleć, że to taki aromatyczny związek uwodorniony, że tak powiem, w nazwie tkwi. Ale teraz chciałam powiedzieć o pewnych nieprzyjemnościach związanych z tymi węglowodorami aromatycznymi. No bo na razie już mi je poznali, wiemy, że one są aromatyczne, wiemy na czym to polega, o reakcjach będziemy mówić za chwilę, ale zanim do tych reakcji dojdę, to teraz jest odpowiedni moment, przepraszam, tu będzie ten moment, przepraszam. Tu mamy jeszcze benzen raz ze wzorze czaszowym i fenantren. Widać, że on jest płaski, prawda? Tak jak powinno być. Mówiłam, że węglowodory zgodnie z regułą Hückla, cząsteczka powinna być cykliczna i płaska. No to jest płaska, prawda? Tak. O. A teraz ta nieprzyjemność. Dlatego tu, a nie na poprzedniej stronie, bo to, co teraz będę mówiła, dotyczy benzenu. Otóż benzen jest bardzo toksycznym związkiem. Kiedyś był nagminnie stosowany jako rozpuszczalnik w chemii organicznej. W tej chwili nie, dlatego, bo powoduje białaczkę i jest ściśle, znaczy znana jest dokładnie, znany jest mechanizm toksycznego działania benzenu.
Jeżeli się z nim pracuje w tej chwili, to pod wyciągiem i z bardzo dużą ostrożnością. Co ciekawe, za momencik Państwo zobaczą wzór toluenu, czyli metylobenzenu. Toluen już nie jest tak toksyczny i z toluenem można bezpieczniej pracować bez jakichś specjalnych obostrzeń, więc benzen jest bardzo toksyczny. A druga nieprzyjemna rzecz o tych skondensowanych węglowodorach, to prawdopodobnie Państwo słyszeli takie pojęcie WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. I to właśnie przedstawicielami tych wielopierścieniowych węglowodorów są te związki, które pokazywałam tutaj. Chryzen, trifenylen, i antracen i fenantren, ale jeżeli chodzi o szkodliwość, to szczególnie szkodliwe są te, które mają jeszcze więcej pierścieni. A takim sztandarowym paskudnikiem rakotwórczym jest benzoapiren. To jest kwestia tutaj sposobu skondensowania tych pierścieni, nie będziemy się w to wdawać. Państwo widzą, tu jest 5 skondensowanych pierścieni. Te węglowodory powstają w trakcie ogrzewania w wysokiej temperaturze, na przykład produktów spożywczych, ale także i samego węgla. I właśnie są rakotwórcze, dlatego mówi się, że ten benzopiren to jest taki sztandarowy węglowodór, tworzące się, te węglowodory tworzące się przy smażeniu na przykład są toksyczne, szkodliwe i dlatego nie należy tak specjalnie przysmażać na ciemno produktów spożywczych. To jest uwaga przeciwko smakoszom. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o węglowodorach aromatycznych, to jest właściwy moment, żeby opowiedzieć o odmianach alotropowych węgla. Dwie z nich Państwo na pewno znają doskonale, to jest grafit i diament. Grafit jest tak jakby protoplastą węglowodorów aromatycznych. Jak Państwo widzą, to są symetryczne pierścienie poukładane warstwowo, pierścienie płaskie, poukładane warstwowo, no stąd się jest ścieralność grafitu, że poszczególne warstewki się ścierają. Do tego jeszcze przy grafenie za momencik wrócę. Drugą strukturą jest struktura diamentu, która z kolei jest, w której zawarty jest atom węgla o hybrydyzacji SP3, czyli tetraedrycznej, i cykloheksan. Proszę spojrzeć, jak to wszystko się tak ładnie porozmieszcza, to te atomy są ułożone na sposób taki jak w cykloheksanie i wiązania są równe odległości między poszczególnymi atomami węgla, stąd jest ta niezwykła trwałość diamentu. To są struktury znane od lat, natomiast nie wiem, czy Państwo słyszeli o takiej strukturze odmiany alotropowej węgla, która się nazywa fulleren. O, tu jest fulleren. To jest struktura dotycząca większej ilości atomów węgla. No, grafit i diament. Teoretycznie to nieskończenia ilość może być. Tutaj to są struktury zawierające kilkadziesiąt atomów węgla. Ten fulleren ma 60 atomów węgla i poukładane są one, jak Państwo widzą, tak jak w piłce futbolowej, pięcio- i sześcioczłonowe kawałki. To jest fulleren, to jest klasyczna piłka. One zostały odkryte w końcu XX wieku. Krotos, Malle i Körle dostali Nagrodę Nobla w 1996 roku za odkrycie tych fullerenów. Otrzymane zostały przez, jak Państwo widzą napisane, jest skontrolowane spalanie węgla w łuku elektrycznym w atmosferze helu, więc nie jest to takie proste otrzymanie tego. I przedziwna jest ta nazwa fulleren, skąd to się wzięło. Otóż był taki architekt, on chyba w międzywojniu zaczął tak naprawdę pracować, który tworzył właśnie takie kopuły, to się nazywało kopuła geodezyjna, składające się z wielościanów, on się nazywał Fuller. I stąd ta nazwa fullerenu od tych konstrukcji Fullera została wprowadzona, myślę, że przez odkrywców. Do podobnej odmiany alotropowej możemy zaliczyć nanorurki, które są też z takimi strukturami połączonych wielościanów. To wszystko są czyste, żywe nanotechnologie, tak bardzo modne w obecnych czasach.
No i ostatnia odmiana alotropowa, czyli grafen Nobel z 2010 roku, czyli taka odmiana alotropowa węgla nieprzestrzenna warstwowa. To jest takie, jakby wrócę do grafitu, jakbyśmy ściągali warstewki z grafitu. I tak zresztą otrzymywane są na skalę laboratoryjną, bo to na techniczną się nie nadaje, ze specjalnej odmiany grafitu przez, nawet można sobie wyobrazić, brutalne taką klejącą taśmą ściąganie warstewek grafitu, i to właśnie jest grafen. On się charakteryzuje bardzo interesującymi właściwościami, które no, dobrze rokują. Czy to rokowanie się sprawdzi, to przyszłość okaże. Jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepłoelektryczności, ma małą oporność właściwą, wysoką ruchliwość elektronów i jest bardzo wytrzymały. To jest taka całkiem nowa odmiana alotropowa węgla. A wygląda w sposób właśnie jakby z grafitu warstewkę zdjął, sześcioczłonowe płaskie pierścienie połączone ze sobą w taką wielką płaszczyznę. Proszę Państwa, te odmiany alotropowe to był taki wtręt, ale ponieważ one się dokładnie wiążą z strukturą organicznych związków węgla, więc warto było tutaj je Państwu przypomnieć. Związki aromatyczne to nie tylko węglowodory aromatyczne. Dla porządku w tym momencie muszę powiedzieć, że jest cała olbrzymia gama szczególnie ważnych w przyrodzie związków, które mają właściwości związków aromatycznych w sensie aromatyczności chemicznej, ale mają w składzie jeszcze dodatkowo atom inny niż węgiel, tak zwany heteroatom. I tu takimi przykładami właśnie Państwu chciałam służyć. Mianowicie takie najbardziej typowe związki heterocykliczne, to jest taki termin heterocykliczny, związek heterocykliczny, to jest pirol, furan i pirydyna. To są związki, które, jak za chwileczkę Państwo zobaczą, w naturze są wykorzystywane do bardzo wielu celów, ale w tej chwili się skupmy na ich właściwościach aromatycznych. Jakie one powinny być, żeby były aromatyczne? Płaskie, cykliczne i odpowiednia ilość elektronów powinna być zgodnie z tym, co Hückel powiedział. No więc sprawdzamy pirol. Płaski, no może jest i płaski, jeżeli azot będzie miał hybrydyzację sp2. No zakładamy, że taką ma. No to cząsteczka jest płaska, cykliczna. I ile ma elektronów? No każdy węgiel ma jeden, bo tu są wiązania pi, a na atomie azotu zostaje para elektronów. Czyli jak te parę dołożymy do tych czterech elektronów, to będzie sekstet, czyli tak jak w benzenie. I ten związek nazywa się pirol. I on jest związkiem aromatycznym. Pięcioczłonowy tu jest pierścień. Ilość, liczbę elektronów uzupełnia ta para elektronów na tlenie. Furan to jest związek z tlenem z kolei. I jest pięcioczłonowy pierścień. No ale jak Państwo na pierwszy rzut oka tutaj spojrzą, to tych elektronów będzie 2 i 2 i tutaj 4, 8 to trochę za dużo. Ale nie, on ma prawo być aromatyczny, dlatego, bo jeżeli tlen będzie miał hybrydyzację sp2, a musi taką mieć, żeby cząsteczka była płaska, to ta para elektronów zostanie na orbitalu p, a ta para elektronów druga zostanie wyekspediowana, że tak powiem, na orbital sp2, a ten orbital sp2 leży, jak Państwo widzą, w płaszczyźnie pierścienia, bo taka jest definicja hybrydyzacji sp2, prawda, że to jest płaskie. W związku z tym on idzie na zewnątrz pierścienia i nie ma fizycznej możliwości oddziaływania zresztą tych elektronów, on sobie tam gdzieś w bok idzie i tam istnieje. I efekt jest taki jak w pirolu, że jest 6 elektronów, 2, 3, 4, 5, 6. I to jest związek aromatyczny. I trzeci taki sztandarowy związek aromatyczny, który jest wykorzystywany dość często w chemii organicznej jako rozpuszczalnik, jako zasada, to jest pirydyna. To jest z kolei sześcioczłonowy pierścień i znowu jest sytuacja taka sama jak w furanie, że ta para elektronów na azocie znajduje się na orbitalu sp2 i nie wchodzi w skład sekstetu, a w skład sekstetu do sekstetu azot ekspediował jeden
elektron na orbitalu P i to jest cząsteczka pirydyny. Tutaj mają Państwo model cząsteczki pirydyny. Tych związków heterocyklicznych jest bardzo wiele. Ja tu podam parę przykładów. One nam się w cząsteczkach biologicznych nieważnych będą pojawiały. Mianowicie pirol, furan, pirydynę żeśmy widzieli. Jeszcze analogiczny do furanu był tiofen z siarką. Siarka i tlen mogą się wzajemnie wymieniać, że tak powiem. Jest wiele związków, gdzie o podobnej strukturze, gdzie występuje siarka i tlen. No i teraz, gdzie one występują w przyrodzie? Pirol mamy w witaminie B12, w chemie i w chlorofilu. To jest ta cykliczna struktura, która w tych związkach występuje, taka duża. I tam właśnie znajduje się pirol. Furan mamy w postaci uwodornionej jako tetrahydrofuran, pierścień tetrahydrofuranowy we wszystkich cukrach, tam gdzie występuje, gdzie mamy do czynienia z furanozą, cukry z pięcioczłonowym pierścieniem z tlenem. Tiofen rzadziej, powiedzmy, występuje, to jest taki dodatek w ropie naftowej, który z benzenem występuje. Natomiast pirydyna jest elementem nikotynamidu, tego, który partycypuje w reakcjach utleniania redukcji. Będziemy jeszcze też, pokażę Państwu wzór i skomentujemy, jak pirydyna tam się zachowuje. Imidazol, teraz mamy jeszcze bardziej wyrafinowane pierścienie. Nie, może zaczniemy od indolu, bo indol to jest taki skondensowany pirol z benzenem, tak jak Państwo mieli naftalen i tam było 10 elektronów, tak tu jest 10 elektronów, przy czym dwa są na azocie, 2, prawda, 4 i tutaj 6 to 10. Ten układ indolu występuje w tryptofanie, to jest aminokwas znany, a z kolei układ imidazolu, tu mamy dwa atomy azotu, występuje w histydynie. To też jest aminokwas i tutaj Państwo mają, w histaminie zresztą też, i tutaj Państwo mają dwa atomy azotu, na każdym jest para elektronów, ale ta, tak jak w tych przypadkach jest na, czy tutaj nie wchodzi w sekstet wchodzi tylko jedna para elektronów. No i dwa ostatnie heterocykle aromatyczne, jeden z dwoma azotami, a drugi aż z czterema, to są pirymidyna i puryna. I tutaj Państwo na pewno ze szkoły pamiętają, że zasady pirymidynowe i purynowe wchodzą w skład DNA i RNA, więc to są bardzo ważne heterocykliczne związki. Wszystkie one mają charakter aromatyczny. Nie tak wyraźny jak benzen, bo benzen jest ideałem związków aromatycznych, ale są związkami aromatycznymi i z tego rozmaite konsekwencje wynikają. Nie będziemy drążyć tutaj tematu głębiej, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, żeby Państwo przyswoili sobie te związki i dojrzeli je w odpowiednim momencie wykładu, gdy do nich dojedziemy. A teraz już przejdziemy dokładnie do reakcji benzenu. Poprzedzę je oczywiście nomenklaturą, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak nazwy konstruować. Otóż jeżeli chodzi o czysto aromatyczne węglowodory, no to żeśmy mieli benzen i te węglowodory skondensowane. A teraz powiedzmy sobie parę słów o węglowodorach alifatyczno-aromatycznych albo o podstawionym jakimiś innymi podstawnikami benzenie. No więc przede wszystkim mamy toluen, czyli metylobenzen. To jest związek używany bardzo często jako rozpuszczalnik w chemii organicznej. Jak powiedziałam, jest mniej toksyczny od benzenu, nawet Państwo na naszej pracowni z toluenem czasem się zetkną.
Jeżeli chodzi o takie, bo to był monometylobenzen, jeżeli chodzi o dimetylobenzeny, to tutaj funkcjonują dwa typy nomenklatury. Albo się numeruje atomy węgla w benzenie i mamy 1, 2, 1, 3, 1, 4 dimetylobenzen, albo stosuje się takie przedrostki ortometapara. To jest równocenne, z tym, że to się tylko do dwóch podstawionych benzenów stosuje i to byłby orto dimetylobenzen, metadimetylobenzen i paradimetylobenzen. Tak naprawdę to one się nazywają ksyleny, bo to jest żargonowa nazwa, bardzo rozpowszechniona i przyjęta, jest ortoksylen, metaksylen i paraksylen. To też są dosyć często używane rozpuszczalniki. Wszystkie one, benzen, toluen i ksyleny, mają dosyć charakterystyczny, niezbyt miły zapach. Następny związek ma trzy grupy metylowe i to się nazywa 1,3,5-trimetylobenzen. Pokazuję dlatego, żeby zobaczyć, jak się takie nazwy tworzy. Żargonowa nazwa mezytylen. I teraz będzie jedna dosyć istotna sprawa. Jeżeli mamy związek alifatyczno-aromatyczny z rozbudowanym łańcuchem alifatycznym, to bardzo często nie opłaca nam się tworzyć nazwy tego łańcucha jako przyporządkowanego do benzenu, tylko nazywa się łańcuch ten węglowy nasycony i do niego dodaje benzen, tylko wtedy nie jest benzen to, a fenyl. Taki podstawnik to jest podstawnik fenylowy, nie mylić z fenolem. I jeżeli coś jest fenylo, nie fenolo, tylko fenylo, to znaczy, że tam jest taki benzen podstawiony. I na przykład taki związek prościej jest nazwać od butanu, bo to jest butan, 2,3-dimetylo i 1-fenylo, niż łamać sobie język nad zorganizowaniem nazwy tego podstawnika. Więc proszę pamiętać o tym, co to jest fenyl. I ta nazwa fenyl pojawia się na przykład w nazwie bifenyl. To jest też taki związek, który w toksycznych substancjach w środowisku bardzo szkodliwych, w środowisku naturalnym występuje ten bifenyl. No i jest jeszcze taki podstawnik, który się nazywa benzyl, tak jak był allil, podwójne wiązanie, pamiętają Państwo, grupa allilowa, rodnik allilowy, to było coś takiego, to jest benzyl, gdzie mamy podstawiony cały benzen, nie tylko podwójne wiązanie. Fenylometylowy na przykład moglibyśmy taki podstawnik nazwać. Jak Państwo pewnie ze szkoły wiedzą, charakterystycznymi reakcjami, zresztą to było, chlorowanie było narysowane na obrazku jednym z pierwszych w obecnym wykładzie, typowymi pochodnymi dla benzenu są jakieś pochodne z chlorowcami. Z fluorowcami, z bromem, z chlorem i nitrobenzen. No i to, te związki nazywają się chlorobenzen, nitrobenzen. Jeżeli są dwa podstawniki, to można użyć tego meta. Zamiast meta czasem pisze się tylko literkę M albo O zamiast orto, czy P zamiast para. I mamy metachlorotoluen na przykład. Od toluenu nazwę tutaj wywiodłam, albo jeżeli damy podstawniki, to 1-chloro-3-metylo. Benzen. Tu kolejność wymieniania jest taka jak zawsze alfabetyczna. Tutaj mamy 1,2-dibromo, 4-chloro-benzen. Tu już para nie dałoby się ani orto w sposób sensowny użyć. Więc to jest taka mała przymiarka do nomenklatury. No a teraz będzie bardzo ważny problem, problem reakcji benzenu. Podstawowa reakcja benzenu to jest reakcja substytucji. I która się to substytucja, czyli podstawienie, nazywa podstawieniem aromatycznym albo podstawieniem elektrofilowym. Dlaczego? Dlatego, bo jak Państwo sobie przypomną ten benzen, ten rysunek orbitalowy, to mamy ten chmurę elektronów pi nad i pod cząsteczką. I to wypisz, wymaluj, przypomina podwójne wiązanie, które dawało reakcję addycji elektrofilowej, dzięki temu, że miało te elektrony pi łatwo dostępne nad i pod, że tak powiem, wiązaniem sigma. I tutaj mamy te elektrony
pija. Będę się starała w większości przypadków pisać podwójne wiązania jednak, bo będziemy stale mówili o tych elektronach pi, one będą widoczne i będą reagowały. Łatwiej jest to obrazować, wpisując podwójne wiązania. Więc te elektrony pi będą rozglądały się, że tak powiem, za jakimś elektrofilem. I te reakcje podstawienia będą reakcjami elektrofilowej substytucji aromatycznej. I taką sztandarową reakcją, która na pewno była omawiana w szkole, to jest reakcja nitrowania benzenu. Nitruje się go mieszaniną nitrującą, czyli mieszaniną kwasów stężonych, oba stężone, azotowego i siarkowego. Po co to tak? Azotowy nie wystarczy sam. Dlatego, że jak się powiedziało, musi być jakiś elektrofil, czyli jakaś cząstka, która będzie miała brak elektronów, a najlepiej, żeby miała ładunek dodatni jeszcze do tego, wtedy będzie aktywniej współdziałała z tą chmurą elektronów pi. No i właśnie w mieszaninie nitrującej powstaje taki elektrofil, który nazywa się jonem nitroniowym. Powstaje on w ten sposób, tu może spójrzmy na ten rysunek. To jest kwas azotowy, który w obecności kwasu siarkowego, który jest mocniejszym kwasem, bo kwas azotowy jest kwasem takim średniej mocy, powiedzmy, protonuje cząsteczkę kwasu azotowego, kwasu azotowego 5. Protonuje ją i następnie ta cząsteczka odrywa ten właśnie kation, który się nazywa kationem nitroniowym, z utworzeniem cząsteczki wody. Cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, w związku z tym, bo zabiera sobie tę parę wiązania, w związku z tym ładunek dodatni pojawia się na atomie azotu. I to jest jon nitroniowy, czy kation nitroniowy. No oczywiście kation wolny sam nie istnieje, musi być anion, no więc sumarycznie ta reakcja wygląda w ten sposób. I ten kation nitroniowy reaguje z chmurą elektronów pi benzenu. I tu Państwo mają taką animację, mam nadzieję, że ona się uruchomi. No, nie będzie chciała. No nie wiem, dlaczego się zacięła. Przepraszam, jeszcze wrócę. No chyba nic z tego nie będzie niestety, ale jest jeszcze jedna, proszę się nie martwić. Ta reakcja tutaj jest rozpisana na etapy. Mam nadzieję, że ta druga się uruchomi. Tu Państwo mają jeszcze raz tę chmurę elektronów pi pokazaną w sposób taki, że widać, że trudno przyjąć, że wiązania są jakoś zlokalizowane. I ta reakcja elektrofilowej substytucji aromatycznej w wersji takiej ogólnej wygląda w ten sposób, że mamy elektrofil, który nazywamy E, a no tak zostawiłam tę nazwę od elektrofila, a tutaj mamy towarzyszący mu jakiś anion, tak jak powiedziałam, no same kationy nitroniowe nie mogą istnieć, musi razem z nimi istnieć jakiś anion. I to jest tak jakby ta para jonowa i podstawia się elektrofil w miejsce atomu wodoru, który jest związany przez tę cząsteczkę towarzyszącą elektrofilowi. I w ogólnym przypadku wygląda to w ten sposób, że tak jak Państwo tutaj widzieli, wyzwala się ten kation nitroniowy, czyli elektrofil, i on przy pomocy pary elektronów tego układu elektronów pi jest związany, wytwarza się wiązanie węgiel elektrofil, który Państwo mają tu, no ale na tym atomie był jeszcze atom wodoru, prawda? Bo tu nie bez powodu ja narysowałam ten benzen w pełnej krasie, żeby widać było, że ten atom wodoru jeszcze jest. I w związku z tym na tym atomie węgla, o tutaj, tworzy się taka sytuacja, że nagle on wyskakuje z układu elektronów pi, bo tu się robi hybrydyzacja sp3. Natomiast tutaj będzie hybrydyzacja sp2, ale będzie ładunek dodatni, no bo ta para elektronów została porwana na wytworzenie tego wiązania.
I powiedzą Państwo, no, czy ten benzen jest przy zdrowych zmysłach, że daje sobie wyrwać te elektrony pi i rozbić tę energię rezonansu. Około 150 kJ na mole, jak Państwo pamiętają na tamtym obrazku. No, trochę go to kosztuje, ale nie tak strasznie dużo, bo jak się okazuje, ten kation jest stabilizowany strukturami rezonansowymi. A im bardziej ładunek jest rozproszony w cząsteczce, a nie skumulowany w jednym miejscu, tym taka cząstka jest trwalsza. I teraz proszę spojrzeć, jaka sytuacja jest tutaj. Taka, jaka była w kationie alilowym. Mamy ładunek dodatni, w sąsiedztwie para elektronów. Więc ta para elektronów będzie przyciągana przez ten ładunek dodatni, przy czym jakby się przyciągnęła, to ładunek dodatni przejdzie tutaj. I znowu kation alilowy. Para przechodzi tutaj, a ładunek pojawia się tu. I proszę spojrzeć, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z sytuacją, że ten ładunek jest rozproszony między trzy atomy węgla. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest między 5 atomów węgla, tylko między 3, bo nie wszędzie Państwo mogą przesunąć ten ładunek tak, żeby dało się wpisać dwa podwójne wiązania. Bo tu mamy węgiel o hybrydyzacji sp3 i dlatego ten cały układ nazywa się sigma kompleksem, bo tu są wiązania sigma, nie pi. I ten ładunek rozprasza się w dwie pozycje orto do miejsca podstawienia i w jedną pozycję para. I to rozproszenie sprzyja trwałości tego właśnie sigma kompleksu, rozproszenie ładunku. Można powiedzieć, że struktury graniczne stabilizują ten sigma kompleks i w związku z tym, przepraszam za trywialne sformułowanie, benzen nie odczuwa tak boleśnie tej chwilowej destrukcji sprzężonego układu elektronów pi. Ale co by dalej się działo, gdyby to była normalna addycja do podwójnego wiązania? Dalej do tego ładunku dodatniego przyłączyłby się jakiś anion. No i tu już benzen na to sobie nie pozwala, dlatego że gdyby już się ten anion przyłączył, to nieodwracalnie stracona byłaby energia stabilizacji spowodowana przez wytworzenie tej chmury elektronów pi. I w związku z tym odrywa się proton, a ta para elektronów wraca do pierścienia. I następuje, że tak powiem, rearomatyzacja tego układu. I mamy w efekcie podstawienie elektrofilowe. Czyli reasumując, w tej reakcji istotne jest wytworzenie tego czynnika elektrofilowego, następnie na skutek przyłączenia wytworzenie sigma kompleksu, w którym ładunek dzięki strukturom granicznym jest rozproszony w pierścieniu, a następnie oderwanie protonu, czyli widzą Państwo, że to jest substytucja, bo zamiast protonu podstawił się ten elektrofil i ponowne wytworzenie układu aromatycznego. No i ta animacja szczęśliwie zadziała, ale od końca zadziałała. O, teraz mamy benzen, zbliża się elektrofil. Widzimy, co się dzieje. Para elektronów przyciąga elektrofil, powstaje sigma kompleks. Tutaj ładunek nie oscyluje, ale widzą Państwo aromatyzację, oderwanie tego protonu. Jeszcze raz ta zabawa przyłącza się. Normalnie tu jest ta stabilizacja, której tutaj już nie pokazano, ale widzą Państwo, że wróciła para elektronów i oderwał się proton. No, musi być troszeczkę więcej teorii, powiedzmy. Może to przesadnie jest określenie teoria do tego, co teraz chcę powiedzieć, ale chciałam Państwu jeszcze pokazać tę reakcję na takim wykresie obrazującym energię całego układu i postęp reakcji. I mają Państwo tutaj benzen, a na dole z kolei jest taka struktura bardziej obrazowa tych wszystkich trzech stadiów.
Mamy tutaj benzyn, z którego wychodzimy, no i jest sobie ten elektrofil, chmura elektronów, zachęca elektrofil. Jest jakaś energia aktywacji oczywiście, niebagatelna, byle jak tej reakcji zrobić nie można. Zwykły kwas azotowy, jak Państwo widzieli, nie wystarcza. Musi być elektrofil wyprodukowany, no bo na chwilę to jest zniszczenie tego układu aromatycznego i to się tak za darmo stać nie może, musi być energia aktywacji. Ale to, co powstaje ten sigma kompleks, tu widać rozproszony ładunek, tu jest ten sigma kompleks, a tu jest tak zaznaczone, że między te wszystkie atomy, wyjąwszy ten, do którego się elektrofil przyłączył, ładunek się rozprasza i to jest ten punkt. Ten dołek jest dość głęboki. Nie jest tak głęboki jak do samego benzenu, ale jest dość głęboki dzięki temu rozproszeniu ładunku i to jest siła napędowa sprawy. Powstaje sigma kompleks, a dalej proton się odrywa. To B to jest oznaczenie zasady, base, myśmy już się gdzieś z tym spotkali. W naszym przypadku reakcji nitrowania byłby to anion wodorozsiarczanowy kwasu, HSO4-, który by oderwał proton. On przedtem towarzyszył elektrofilowi, czyli kationowi nitroniowemu. Oderwałby proton, a to elektrony tego wiązania wrócą na miejsce i mamy odtworzony układ aromatyczny. No i to jest produkt podstawienia z elektrofilem E ogólnie i zysk energetyczny reakcji. No i BH, czyli proton z tą zasadą. Tak wyglądają efekty energetyczne tej reakcji. No a teraz konkretne reakcje. Przepraszam, jeszcze wrócę. Pierwszą reakcją to było nitrowanie, które Państwo tutaj mają napisane, a mechanizm jest, no myślę, że on się ruszył. To jeszcze mechanizm nitrowania, możemy sobie obejrzeć, jak wygląda, prawda, ten kation nitroniowy. Teraz jesteśmy bogatsi o całą tę wiedzę i widzą Państwo, jak tutaj odrywa się pod wpływem tego jonu OSO3 w proton. Jeszcze raz ruszy, czy już się wyczerpał, ruszył. Nitrowanie, sigma kompleks za moment, sigma kompleks powstał z ładunkiem dodatnim, który się rozprasza, a następnie odrywa się proton i odtwarza nitrobenzen. To mamy już reakcję nitrowania załatwioną, a teraz dalsze reakcje, które są typowe, jeżeli chodzi o elektrofilową substytucję aromatyczną. To jest reakcja sulfonowania, w wyniku której otrzymuje się kwas benzeno-sulfonowy. Tu jest wiązanie węgiel-siarka, zwracam uwagę. O siarce będziemy jeszcze mówili w związkach organicznych i to jest kwas benzeno-sulfonowy. To sulfonowanie odbywa się pod wpływem oleum, czyli tlenku siarki 6 w kwasie siarkowym. I elektrofilem tam jest albo sam tlenek siarki 6, albo taki jon HSO3 z plusem. Następna reakcja to jest reakcja fluorowcowania. W praktyce to jest chlorowanie lub bromowanie, które odbywa się nie chlorem na świetle, bo chlorem na świetle to zachodzi przy chlorze na świetle przyłączanie do tych wiązań, jak Państwo widzieli na tamtej reakcji, tylko odbywa się pod wpływem chloru albo bromu i kwasu Lewisa. Najczęściej AlCl3, trichloroglin, to jest typowy kwas Lewisa. Glin ma lukę elektronów, bo jest ma 3 elektrony walencyjne, więc jeżeli AlCl3 powstanie, to jest luka do oktetu. I jest typowym kwasem Lewisa stosowanym właśnie w reakcjach substytucji elektrofilowej, bo o co chodzi z tym kwasem Lewisa? O to, żeby on wygenerował elektrofil z cząsteczki chloru. Cząsteczka chloru wtedy może się rozpaść w sposób nie homolityczny, tylko heterolityczny na Cl plus i Cl minus. Cl minus przyłączy się do AlCl3 i będzie anion, a Cl plus będzie spełniał rolę elektrofila.
Jeżeli ktoś starannie patrzył na jeden z tych pierwszych obrazków, gdzie pokazywałam reakcję benzenu, to tam było napisane FeCl3. Otóż bardzo często w reakcjach bromowania i chlorowania nie daje się chlorku glinu. Przepraszam, ja używam nomenklatury takiej, w którą się organicy żargonowo posługują. Chlorek glinu 3 powinien być, prawda? Nie używa się AlCl3, tylko dodaje się do takiej mieszaniny reakcyjnej opiłki żelaza. I żelazo samo reaguje z chlorem, to jest znana reakcja syntezy soli, metal, nie metal, reaguje z chlorem, dając FeCl3. I ten FeCl3, że tak powiem, wytworzony in situ w środowisku reakcji, spełnia rolę katalizatora, bo on jest takim samym kwasem Lewisa. Więc dlatego to tam było FeCl3. I ostatnia, bardzo ważna z punktu widzenia chemii organicznej reakcja, to jest reakcja alkilowania od nazwiska ludzi, którzy się tym zajmowali, reakcja Friedla-Crafta tak zwana. I to jest reakcja wypierz-wymaruj analogiczna do fluorowcowania. Tyle tylko, że mamy tutaj nie fluorowiec, nie brom albo chlor, tylko chloroalkan, na przykład CH3Br. Czy jakiś tam chlorek. I tu mamy, akurat napisałam RCL i dalej mamy RCL, to jest grupa jakaś alkilowa. Reaguje z AlCl3, proszę spojrzeć, zupełnie analogicznie, w ten sposób, że tworzy się tutaj anion AlCl4- i tak jak tu był Cl+, jon taki chloroniowy, tak tutaj robi się karbokation, czyli jon karboniowy. Oczywiście no to musi być odpowiednio to R dobrane, żeby był w miarę trwały ten karbokation i ten karbokation spełnia rolę elektrofila. A dalej idzie dokładnie tak samo jak w tej ogólnej reakcji, którą Państwo widzieli. Ta reakcja alkilowania jest bardzo ważna, no bo to otwiera drogę do szeregu takich pochodnych alkilobenzenowych i jest to rzadka reakcja, jak na nasze wiadomości, tworzenia wiązania węgiel-węgiel, no bo tu tworzy się wiązanie węgiel-węgiel. Państwo się do tej pory zajmowali w szkole przekształceniem alkohol-aldehyd, alkohol-kwas na przykład, bez ingerencji w łańcuch węglowy, a w chemii cały dowcip polega na tym, żeby nie tylko grupę funkcyjną zmienić, ale jeszcze bystrze skonstruować łańcuch węglowy. To jest jedna z takich możliwości. No to teraz skomplikujemy sobie życie jeszcze bardziej. Wiemy, że reakcja elektrofilowa i substytucja aromatyczna jest typowa dla związków aromatycznych. I żeśmy sobie to gracko ćwiczyli na benzenie niepodstawionym. A co by było, gdyby w tym benzenie był już jakiś podstawnik? Co by się wtedy działo? Tu mamy taki benzen z podstawnikiem. Po pierwsze, czy taki podstawnik by ułatwił czy utrudnił podstawienie, a jeżeli tak lub siak, to od czego to zależy. A po drugie, czy ma wpływ na kierunek podstawienia, bo teoretycznie Państwo sobie mogą wyobrazić, że ten podstawnik, jeżeli już jeden siedzi, X, to ten drugi podstawnik, który wchodzi, może wejść w orto, meta lub para. Proszę się nie martwić, ja na więcej niż na drugi podstawnik sobie nie pozwolę. Większych tutaj nie będziemy więcej rozważań robić, ale ten jeden jest bardzo ciekawy i, że tak powiem, brzemienny w skutkach, więc warto się nad nim chwileczkę skupić. Więc może wejść w pozycję ortometa lub para i to są te dwa zagadnienia. Generalnie nazywamy to efektami kierującymi w pierścieniu. Bo już tutaj wyprzedzając sprawę, powiem, że całą sytuacją zarządza ten, który już jest w pierścieniu. Czyli wywiera jakiś efekt kierujący ten podstawnik, który jest obecny na całą resztę. Tutaj mamy taką pozycję, jak względna szybkość nitrowania trzech związków. Oczywiście to jest zbadane w różnych wariantach dla różnych związków. Ja wybrałam trzy, żeby się nie przepracować tutaj, a jednocześnie one są dość spektakularne. Mamy szybkość nitrowania benzenu przyjęta jako 1. No i teraz wszystko, co będzie większe od 1, to znaczy, że szybciej reaguje, a wszystko, co będzie mniejsze, to znaczy, że wolniej. No i jak widać, tu mamy toluen, a tutaj mamy ester kwasu benzoesowego.
Gdyby tu był wodór, to byłby kwas benzoesowy, to tyle to pewnie Państwo ze szkoły pamiętają. A to jest ester kwasu benzoesowego. Akurat dla takiego estru znalazłam dane. No i proszę spojrzeć, toluen reaguje 24 razy szybciej, a ester kwasu benzoesowego reaguje wiele, wiele razy wolniej. Z czym to jest związane? No, spójrzmy na moment dipolowy tych cząsteczek i na jego wartość bezwzględną i zwrot. Tu zwrot jest szczególnie ważny. Mianowicie Państwo pamiętają, że grupa alkilowa stabilizowała karbokation, wywoływała moment dipolowy w alkenach i generalnie brało się to stąd, że wywierała efekt indukcyjny, czyli odpychania elektronów od siebie do atomu węgla, który ma hybrydyzację sp2. To żeśmy wyjaśniali udziałem orbitalu s w hybrydach. No i jak tak, jak moment dipolowy miał propen, no to i toluen może mieć moment dipolowy i ma. I ten moment dipolowy skierowany jest w kierunku pierścienia, na pierścień. Jeżeli jest tak skierowany, to znaczy, że gęstość elektronów w tym pierścieniu jest większa niż w benzenie. Jeżeli gęstość elektronów jest większa, to ta chmura elektronów pi nad pierścieniem i pod pierścieniem jest bogatsza i efektywniej będzie mogła ten elektrofil, który tam będzie, taki jaki będzie, przyciągnąć do siebie. Myślę, że to powinno być zrozumiałe. Natomiast jeżeli moment dipolowy skierowany jest w przeciwną stronę, czyli podstawnik, dążąc do wyciągnięcia elektronów z pierścienia, przyciągając elektrony, zubaża pierścień, to reakcja będzie utrudniona. To nie ulega wątpliwości. I takim klasycznym podstawnikiem utrudniającym podstawienie jest grupa nitrowa. Że ona jest elektroakceptorowa, to Państwo nie mają wątpliwości. Dwa tleny elektroujemne i azot, też bardziej elektroujemne od węgla. Ale akurat dla nitrobenzenu tutaj nie znalazłam tej danej. Znalazłam dla benzoesanu metylu, gdzie tu podstawnikiem jest ta grupa estrowa. Grupa estrowa, no to też bądź co bądź są dwa tleny, które są elektroujemne i będą wyciągały elektrony z tego pierścienia. I to się przenosi na moment dipolowy, no szczególnie duży dla nitrobenzenu, ale i niebagatelny dla estru, dla benzoesanu metylu. Inne takie grupy wyciągające elektrony, to będzie na przykład chlor, to on marny jest w tej kwestii, ale wyciąga trochę elektrony. Grupa trifluorometylowa, no fluor, centrum elektroujemności w skali Paulinga. No i grupa cjanowa, która ma azot, też jest on elektroujemny. I to są wszystkie grupy, które będą zubożały ten pierścień i utrudniały podstawienie elektrofilowe. Z przyczyn takich, że zmniejszają gęstość elektronów w pierścieniu. Natomiast grupa metylowa i przez analogię wszystkie inne grupy alkilowe będą elektronodonorowe w stosunku do pierścienia i będą zwiększały gęstość elektronów w pierścieniu. No i tak jest w przypadku toluenu. Co więcej, jest jeszcze taka prawidłowość. Nie będę jej uzasadniać naukowo, bo to by nam za dużo czasu zajęło, że te podstawniki, które utrudniają podstawienie, powodują, że podstawnik wchodzi przede wszystkim w pozycję meta, a te podstawniki, które ułatwiają podstawienie, powodują, że podstawnik wchodzi w pozycję orto i para. I to jest właśnie ten efekt kierujący. Podstawniki, to się mówi aktywujące, z tym, że trzeba powiedzieć, na co aktywujące, bo aktywujące może być na różne rzeczy. Aktywujące w reakcji podstawienia elektrofilowego aromatycznego, aktywujące, bo przyspieszają w stosunku do benzenu. Benzen zawsze jest jakąś tutaj cezurą. Podstawniki aktywujące kierują ortopara, a podstawniki deaktywujące w tej reakcji kierują w pozycję meta. No, kierują, to znaczy w chemii organicznej powstaje w znacznej przewadze. No nie znaczy, że tego drugiego izomeru nie będzie, on tam będzie, tylko niewiele go będzie, na szczęście. Więc szczególnie to podstawienie jest nadające się do reakcji, no bo powstaje głównie jeden produkt. Tutaj zawsze powstają dwa produkty, orto i para.
No i to wszystko, jak Państwo widzą, brzmi spójnie i ślicznie. Jeszcze tutaj nie powiedziałam, wyświetlił mi się napis, że takie rozważania, jeżeli chodzi o aktywowanie przez podstawnik na określone reakcje, to jest przedmiot zainteresowania czegoś, co się nazywa fizyczna chemia organiczna. To jest bardzo ciekawa dziedzina korelująca właściwości związków z ich budową, ale tak na takim poziomie chemii teoretycznej, bardzo dogłębna, nie na takim poziomie, który my tutaj robimy, my tak objawowo to traktujemy. Ale to jest bardzo ciekawa i ważna dziedzina chemii organicznej. No więc wracając do naszych podstawień, to wszystko brzmi spójnie i ładnie, no ale niestety jest na tym wszystkim jedna rysa. Mianowicie takie związki jak fenol i anilina. One się zachowują w sposób nie bardzo pasujący do tamtych przykładów, bo na przykład fenol, na pierwszy rzut oka co by Państwo powiedzieli? Tlen elektroujemny wyciąga elektrony. Powinien niekorzystnie działać na reakcję substytucji elektrofilowej. A okazuje się, że on się nitruje 20-procentowym kwasem azotowym, czyli wcale mu niepotrzebny siarkowy, niepotrzebny mu ten mocny elektrofil wytworzony w ten sposób, wystarczy 20-procentowy kwas siarkowy. A anilina, podobna sytuacja, bromuje się bez problemu, bromem, bez żadnych katalizatorów i to od razu w 3 pozycje. No i to jest problem, to jest właśnie niejednoznaczność, którą trzeba wyjaśnić. I tu znowu będzie koncepcja struktur granicznych nam potrzebna. Otóż jeżeli ten pierwszy rzut oka, że tu będzie moment dipolowy w tę stronę i w tę stronę, okazuje się, że nie jest prawdziwy. Moment dipolowy zmierzony dla tych cząsteczek, dla fenolu i dla aniliny, jest to zbliżony około 1,5, ale jest skierowany do pierścienia. Czyli tak jakby tlen i azot, nie pomnę swojej elektroujemności, oddawały elektrony pierścieniowi. No, z faktami się nie dyskutuje. Takie są fakty, trzeba je jakoś zinterpretować. No i jak to się interpretuje? Ja może ograniczę się do fenolu, żeby za dużo tutaj Państwu nie pisać, ale to się dalej na właściwości fenoli i amin będzie bardzo ładnie przekładało. Otóż jak to się interpretuje? Interpretuje się to w ten sposób, że pary elektronów znajdujące się na atomie tlenu czy azotu tutaj ulegają sprzężeniu z elektronami pierścienia. I jeżeli tlen da swoją parę elektronów do pierścienia, to wzbogaci cały układ, cały sekstet elektronowy w pierścieniu i możemy to zobrazować przy pomocy struktur granicznych. Ten ładunek, który, bo de facto to będzie ładunek przepchnięty do pierścienia, bo tlen swoją parę uwspólni z pierścieniem, skumuluje się. Tu nie może już być podwójnego wiązania, bo byłby pięciowiązalny węgiel. Skumuluje się na konkretnych atomach węgla w tym pierścieniu. I możemy zapisać to przy pomocy struktur granicznych, takich, że ładunek będzie tu. Następnie, jeżeli ta para elektronów przejdzie i utworzy tu wiązanie, to ładunek skumuluje się w tym punkcie, albo dalej skumuluje się w tym punkcie. I na skutek tego sprzężenia pary elektronów tlenu z pierścieniem, będziemy mieli taką stabilizację strukturami granicznymi, takiej struktury, która będzie miała rozdzielone ładunki, ale ten rozdzielony ładunek będzie wyraźnie przemieszczony w kierunku pierścienia. Stąd ten moment dipolowy będzie w kierunku pierścienia. No ale tu Państwo mogą powiedzieć, no dobrze, a co z tym efektem indukcyjnym? Przecież tlen jest elektroujemny i powinien wyciągać elektrony. No powinien wyciągać elektrony, ale w tym przypadku efekt mezomeryczny przeważa nad efektem indukcyjnym i w rezultacie moment dipolowy jest skierowany do pierścienia. I tutaj mamy napisane, jeszcze raz podsumowane, co to jest efekt indukcyjny i co to jest efekt mezomeryczny. Efekt indukcyjny to jest polaryzacja elektronów wiązania w kierunku bardziej elektroujemnego atomu. Zgoda.
ale może być jeszcze efekt mezomeryczny, czyli sprzężenie wolnych par elektronów tlenu lub azotu z elektronami pi pierścienia. I akurat w tym przypadku przeważa efekt mezomeryczny. Tu efekt indukcyjny jest zaznaczony taką niebieską strzałeczką, efekt mezomeryczny czerwono. Ale żeby ten efekt mezomeryczny mógł wystąpić, i to jest bardzo ważne w tej całej, w tym całym wywodzie, to te pary elektronów muszą być na atomie bezpośrednio związanym z pierścieniem, bo tylko wtedy może się wytworzyć taka struktura, że ta para elektronów jest dana temu atomowi węgla w pierścieniu. Jeżeli Państwo spojrzą na ten związek, czy którykolwiek z tych związków, to tu owszem jest azot, tutaj jest tlen dalej, ale na atomie bezpośrednio związanym z pierścieniem nie ma żadnych par elektronowych. No, tu jest węgiel, no to nie ma skąd. Tutaj jest azot, ale jak Państwo sobie rozpiszą grupę nitrową, była rozpisywana w kontekście kwasu azotowego, to na azocie nie ma żadnej wolnej pary elektronów, no tu wszędzie są węgle, więc to nic z tego nie będzie. I wracając do tego, ten warunek konieczny efektu mezomerycznego jest taki, żeby obecność pary elektronów na atomie bezpośrednio, żeby była obecność pary elektronów na atomie bezpośrednio związanym z pierścieniem. I wtedy dla tlenu i azotu przeważa ten efekt mezomeryczny. Dla chloru, bo jeżeli ktoś dobrze uważał, to tam chlor zobaczył jako podstawnik, który ma efekt elektrona akceptorowy. Dla chloru, który jest atomem już z innego szeregu układu okresowego, ten efekt indukcyjny z mezomerycznym w zasadzie się niwelują i bardzo ciekawą mamy sytuację, ale tutaj wyraźnie Państwo widzą, że jest aktywowany pierścień na podstawienie elektrofilowe. Jakie to będzie miało dalsze skutki? No oczywiście, że ten fenol będzie się tam łatwo nitrował, bromował i tak dalej, ale to będzie wpływ też wyraźnie zauważalny na kwasowość fenolu. I ja do tego zagadnienia wrócę, gdy będziemy mówili o kwasowości fenolu i o zasadowości amin aromatycznych. Podkreślam tutaj, że w tym przypadku decyduje efekt mezomeryczny dla grupy NH2 i dla grupy hydroksylowej. Jeżeli chodzi jeszcze o efekty kierujące, to bazując na tych strukturach granicznych, możemy sobie również wyjaśnić te efekty kierujące. Ja tu akurat narysowałam dla fenolu i połączyć je z aktywacją przez tę grupę hydroksylową. Proszę spojrzeć, jeżeli będziemy mieli podstawienie elektrofilowe fenolu, to zgodnie z tymi schematami, które poprzednio pisaliśmy, załóżmy, że elektrofil podstawi się w para, byśmy mówili, że to będzie efekt kierujący grupy aktywującej, to jest orto lub para. I podstawi się elektrofil w pozycję para, no i teraz ten ładunek dodatni będzie rozproszony w pierścień. Tak jak żeśmy mówili, w pozycję orto, para i drugą orto. To jest wszystko wyjaśnione takim przesuwaniem się par elektronów i ładunku. Ale zechcą Państwo spojrzeć, co się może stać tutaj. Jeżeli ładunek będzie rozproszony w pozycję para, to tlen, który jest bezpośrednio związany z tym atomem węgla, może swoją parę elektronów skierować do pierścienia znowu i w ten sposób utworzy się czwarta struktura graniczna, czyli będzie jeszcze bardziej stabilizowany ten sigma kompleks przez przeniesienie ładunku nawet na tlen. Jeżeli ktoś z Państwa chce się pobawić i narysować sobie coś takiego dla podstawienia orto i dla podstawienia w meta, na przykład dla tegoż fenolu, to się przekona, że dla podstawienia w pozycję meta nie da się napisać takiej struktury, która miałaby ładunek dodatni tu, a tylko w tym przypadku może tlen uczestniczyć w dalszej stabilizacji. Dla podstawienia orto będzie to możliwe, bo dla orto będzie tu, tu i tu przemieszczony ładunek. Także te efekty kierujące bezpośrednio również wynikają z takiej możliwości stabilizacji kompleksu aktywnego.
Tutaj jeszcze raz pokazałam ten typowe rozproszenie ładunku na skutek podstawienia elektrofilowego, jak Państwo widzą. To żeśmy już omawiali, to tak po prostu dla porównania, żeby Państwo ewentualnie analizując ten szczegół mogli sobie porównać. No i taka reasumująca te efekty kierujące tabelka, co aktywuje i kieruje jednocześnie w ortopara. Ta tabelka skonstruowana jest w ten sposób, że w centrum wszechświata jest benzen, który przyjmujemy jako odnośnik, aktywuje albo deaktywuje coś, no i te efekty kierujące. Efekt kierujący grupy CH3 jest oparty o efekt indukcyjny. Może nieszczęśliwie mi się to napisało, ale to chodziło o przypomnienie, co jest co, że to jest efekt mezomeryczny, a to jest efekt indukcyjny. Jest oparty o efekt indukcyjny, a działanie grupy aminowej czy grupy hydroksylowej fenolu jest oparty o efekt mezomeryczny. Taką samą sytuację możemy mieć dla estrów, ale uwaga, to jest ester fenolu, nie kwasu benzoesowego. Ester kwasu benzoesowego jest tu. I to jest tylko efekt indukcyjny. Efekt indukcyjny, dobrze powiedziałam. A to jest efekt mezomeryczny. I to jest to w czerwonej klamerce. W niebieskiej klamerce są podstawniki deaktywujące. O, tu jest, deaktywują. Zaraz, to dotyczy tego. A na niebiesko, w tej chwili przeszliśmy do niebieskiej, tam niebieskiego fragmentu, te podstawniki deaktywują i kierują w pozycję meta. I to jest na przykład właśnie grupa estrowa, ta co żeśmy widzieli, ale ester kwasu benzoesowego. Tu jest węgiel, tu jest tlen, proszę zauważyć. O grupie cjanowej mówiliśmy, o grupie nitrowej, sama grupa karboksylowa, grupa aldehydowa. Oczywiście grupa sulfonowa też będzie deaktywująca, siarka czy tleny bardzo będzie wyciągała elektrony. Ale jest jeszcze taka pozycja cudaczna, mianowicie ten brom i chlor w pierścieniu. One mają też i efekt indukcyjny, i efekt mezomeryczny, ale z racji położenia bromu i chloru w układzie okresowym niżej niż atomów węgla, to jest kolejne tam grupy, prawda? Kolejne okresy. To one nie mają tak efektywnego efektu indukcyjnego, jak w przypadku azotu i tlenu, które są w tym samym okresie co węgiel. Znacznie słabiej to sprzężenie z elektronami zachodzi i one w sumie deaktywują, ale kierują w ortopara, czyli trochę tak funkcjonują, tak pośrednio. No, w przyrodzie zawsze tak jest, nic nie jest białe i nie jest czarne. Także to jest takie podsumowanie tych efektów kierujących. Dydaktycznie rzecz biorąc, to powinno Państwu uprzytomnić, że nie możemy mówić o jednym fragmencie cząsteczki, nie patrząc na resztę, szczególnie tę resztę blisko związaną i że takie oddziaływania zawsze są obosieczne, co stwierdzimy na przykładzie właśnie aniliny i fenolu w przyszłości. To jest tyle, co chciałam powiedzieć o mechanizmie elektrofilowej substytucji. To jest najważniejsza reakcja pierścienia aromatycznego i związków aromatycznych w ogóle. A teraz jeszcze, dlaczego my o tym mówimy, bo tam to była teoria, jak można to w praktyce wykorzystać. No bo tu piękna opowieść, że coś w para, coś w orto, coś w meta, a jak to w praktyce te efekty kierujące można wykorzystać? Otóż sterując odpowiednio kolejnością reakcji, możemy otrzymać zupełnie różne związki. Jeżeli chcemy otrzymać na przykład bromonitrobenzen, a najpierw zbromujemy benzen, a potem znitrujemy, to proszę spojrzeć, co się stanie. Wprowadzimy najpierw brom do pierścienia. Tu mogłam żelazo napisać, ale napisałam AlBr3. Zamiast przy chlorowaniu było AlCl3, tutaj AlBr3, już żeby nie mieszać tych chlorowców. Więc jeżeli najpierw zbromujemy, to wprowadzimy brom, a to jest podstawnik, który deaktywuje, ale kieruje w ortopara. Potem znitrujemy, no i otrzymamy mieszaninę. Orto i para. To nigdy nie jest tak, że powstaje jeden izomer z reguły, powstaje w przewadze jeden. Tam są różne względy przestrzenne, stereochemiczne, nie będziemy się tym zajmować. Tak czy siak powstaje mieszanka i trzeba te izomery rozdzielić. A jeżeli zrobimy odwrotnie, jeżeli najpierw znitrujemy, to powstanie nitrobenzen,
a potem zbromujemy, to grupa nitrowa, wrócę, jest w tej puli kierującej, deaktywującej, kierującej w meta. To otrzymamy bromonitrobenzen. Więc prosty chwyt pozwalający na zmianę w końcowym produkcie reakcji. No to jeszcze nam zostały takie ogólne wiadomości o węglowodorach, właściwie aromatyczno-alifatycznych teraz chciałabym powiedzieć, bo sam benzen no to jest oddzielna sprawa, ale jest cała gama węglowodorów aromatyczno-alifatycznych, czyli związków, które mają fragment i taki, i taki. I wtedy każdy z tych fragmentów może reagować na własną rękę. No chyba, że spalimy, no to wtedy się wszystko do CO2 spali, ale jeżeli będziemy używali jakichś odczynników chemicznych, to będzie reakcja albo jednej, albo drugiej grupy, w zależności od sytuacji. Więc na przykład jeżeli będziemy mieli toluen i przeprowadzimy reakcję utleniania, nie w 400 stopniach tlenem, tak jak było na pierwszym obrazku, tylko nadmanganian ewentualnie troszkę ogrzejemy, to otrzymamy sobie kwas benzoesowy, bo utleni się grupa CH3 do grupy karboksylowej, a z pierścieniem nic się złego nie stanie. Na przykład jak jakiś taki otrzymamy sobie, nitrując toluen, paranitrobenzen, to możemy otrzymać kwas paranitrobenzoesowy bardzo elegancko. Gdybyśmy nitrowali kwas benzoesowy, to byłby metanitropochodna. Grupa COH kieruje w meta. Następny przykład reakcji, która idzie w zależności od zastosowanych warunków. No tu właściwie był tylko jeden kierunek reakcji przy tym nadmanganianie. To reakcja chlorowania. Jeżeli przeprowadzimy reakcję chlorowania w klasycznych warunkach chlorowania alkanów, czyli na świetle i chlor, pamiętają Państwo, reakcja rodnikowa, to schloruje się w grupie metylowej, a pierścień zostanie nienaruszony. I to jest właśnie drugi przykład poza metanem, gdzie w praktyce wykorzystuje się taką reakcję chlorowania, bo tutaj chlorowanie może zajść tylko w tej grupie. Można otrzymać mono, di i trichloropochodną i one się dość łatwo dają rozdestylować. Natomiast jeżeli będziemy toluen chlorować w obecności, tu już FeCl3 napisałam, można było samo żelazo napisać, to będzie elektrofilowa substytucja aromatyczna. W tych warunkach nie będzie rodników, będą kationy chloroniowe i one będą atakowały pierścień i otrzymamy orto i para chlorotoluen. Więc to są tak jakby niezależnie reagujące od siebie układy i dobierając warunki reakcji możemy ją w tę lub w tamtą stronę przepchnąć. Jak zwykle na końcu otrzymywanie danej grupy związków, otrzymywanie węglowodorów aromatycznych. No więc w praktyce istotne są te trzy reakcje, mianowicie może od końca, z destylacji ropy naftowej. Ropy naftowe mają różny skład, są takie, które są bogate w węglowodory aromatyczne. I tam właśnie można je otrzymać. Piroliza węgla kamiennego to jest destylacja rozkładowa bez dostępu tlenu węgla kamiennego. I katalityczny reforming to jest proces, który się na skalę przemysłową petrochemiczną prowadzi przy dobranym odpowiednio katalizatorze. Katalizator może bardzo, bardzo wiele zrobić. Taki alkan, nasycony związek, cyklizuje i tworzy się z niego związek aromatyczny. Gdyby tutaj był jeden węgiel więcej, no to byłby toluen, nie benzen, akurat napisałam benzen. Reakcja, o której, tak jak się zdążyłam zorientować, w szkole uczą, czyli reakcja otrzymywania benzenu w reakcji ogrzewania acetylenu, która została wykonana przez Berthelota w XIX wieku, ma obecnie wyłącznie znaczenie teoretyczne i historyczne. No ciekawa jest to reakcja. No i ostatnia metoda otrzymywania węglowodorów aromatyczno-alifatycznych to jest omawiana przeze mnie
kilkanaście minut temu, reakcja Friedla-Crafca, czyli reakcja alkilowania jakąś chlorowcopochodną alkanu w obecności katalizatora, którym jest kwas Lewisa, najczęściej AlCl3. O, tu mamy tę reakcję napisaną i wtedy otrzymuje się alkilobenzeny, takie jakie chcemy, bo z ropy naftowej otrzymuje się mieszaninę rozmaitych węglowodorów, takie jakie chcemy, w zależności od tego, jaki R będzie użyty do reakcji. No i żeby zakończyć wykład o benzenie, żeby się kółko zamknęło, wracamy do Kekulego. Jak powiedziałam, Kekule miał bardzo duże problemy z uznaniem jego pomysłu na strukturę benzenu i stało się to źródłem wielu rozmaitych anegdot. Znalazłam w wiki cytatach taki cytat, był on po angielsku oczywiście, jak to w wiki cytatach. Nie wiem, jak to brzmiało w oryginale niemieckim, tego mi się nie udało znaleźć. Czy to dream należy tłumaczyć jako marzenie, czy marzenie, może marzenie senne najlepiej byłoby, bo Kekule był bardzo przywiązany do tej historyjki z snem i z wężem. No więc, proszę Państwa, marzmy, tak? Miejmy marzenia. O tak, miejmy marzenia należałoby powiedzieć. Może znajdziemy prawdę. Dziękuję bardzo.